Dziękuję bardzo. Wojtek. Wiatrak, ja zaczynam się ciebie bać. No trzy głowy rozwaliłem i już bać, no. Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light, odcinku numer 5, razem z Wojtkiem. Sorry, się zląkłem. Nieba. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie odcinka, odcinka serii. Mam nadzieję, że poprzednie wam się podobały, zarówno te dwie u mnie, zarówno te dwie, jak które tam Wojtek, wiecie, tam ciumknął. A my sobie będziemy grać dalej, słuchajcie, jeżeli ktoś pamięta, to na pewno kojarzy tą miejscówkę, to są jakieś ścieki, kanały. To jest coś, gdzie tu byliśmy i to był taki duży, taki, co z rury wyskoczył i on tak się bum, a my tak wow, a on jej, a my jo. No i tak to wyglądało. Naszym obecnym zadaniem jest odebrać haracz w osadzie rybaków. Wiesz, gdzie jest osada rybaków? U góry. Wychodziłoby, że tam, gdzie kropka, chodźmy, Wojtek. A to właśnie o tym mówię. Aha, no jak, to... jak teraz patrzysz, to masz u góry, nie kropkę. W sumie tak. Czekaj, fakt. Gdzie? Co? Czekaj. Nie tu. Co? Gdzie? Czekaj. Bo my znowu już weszliśmy do tej trupiarni. Nie, to ja tam nie idę. Wyprowadź mnie stąd. Ej, tu już byliśmy. Ej, dobra, czekajcie. Może cięcie zrobimy, bo się zgubiliśmy właśnie w... Chodź. Tu. Ej, to były zombie, uważaj. Mam szpadel, nie zawaham się go użyć. Dawaj, tego musimy zabić. Gleba! Uwaga, bo idzie do ciebie. A, kolegę ma. Płonę. Błąd mi palący. Czekaj, w coś go uderzyłem, coś mu złamałem, ale chyba to kręgosłup był. Ma kolegów. Nie trafiłem go! Czekaj, złamałem mu podstawę czaszki. Wojtek, dzwoń na pogotowie. Nie ruszaj się. Ej, ja też chcę mieć takie bzykające, no. O, nie, odbij się. Czekaj, mnie gryzie z boku, a ja sobie patrzę na plany i ulepszenia, no. Wojtek, mam biało, aż mi zacięło obraz, tak dostałem w picze. Przydałoby się go obsikać. Wiesz, żeby zgasł. Dobra, to ty się tam bija, będę zbierał pieniążki. Już, zostaw, nie żyje. Alkohol, bierz go, szukaj go, alkohol to dobre pieniądze są. Ej, ja bym go przeszukał chętnie, ale on jest w połowie, w sensie... Nieważne. To poszukaj tą lepszą połowę. Czyli spodnie, tak? Tam gdzie ma kieszenie. Dobra, słuchajcie, idźmy po prostu i róbmy to zadanie, które nam kazali zrobić. Jedna uwaga, jeśli chodzi o moje odcinki, bo będzie podniesiona troszkę jakość, będzie wszystko w 1080p, czyli w HD. Jeżeli będą jakieś lagi, to są po prostu spacji klatek na ogniu, czy na takich... Ej, zaraz, on wybucha! Co ty zrobiłeś? Nie pytaj, on biegł i tak nagle fu! No bo tu coś nagle zaczęli wariować. Łopanie, co tam się dzieje? Czekaj, bo tu nie pytaj, tu jest taki algorytm, że ja tego nie rozumiem. No bo skupiłeś się na jakości, no i mnie... Nie, bo mi ten! Wojtek, padłem. No ja też. Weź... Nie, ja sobie biegłem i taki duży, co wybucha, zaczął mnie gonić. I on chyba wybuchł i tamtych przywołał. No właśnie, bo oni zaczęli nagle wariować. Ale ja mu nic nie zrobiłem, tylko biegłem obok niego. No może go kopnąłem, no dobra. Weź się zabij. I chodź tu do mnie. Kopnąłem go i uciekłem. No i co, awantura od razu. Ej, może stąd będzie bliżej, chodźmy stąd. Dlatego mówiłem, weź się od... O fuck, Wojtek tu też są. Po prostu idźmy. Albo biegnijmy. Nic mu nie zrobiłem, no może go kopnąłem. Może tylko tak leksza. Tak go zawadziłem sznurówką, nie? Tylko lekko. Mało czekaj, bo mój ziomek biegamy. Ma taką kondycję, jakby zaraz, wiesz, z jakiegoś baru wyszedł. Ty też dyszysz, widzę. Nie, to tylko atakazmy. To tylko w szlugi wychodzą. Ja sobie kawkę piję. Kawka musi być na nagrywki. O, mi właśnie zabrakło kawki. Nieprzygotowany jesteś na nagrywanie? Mam wodę. Czekaj, bo coś mi zlagowało. Mi chyba klatki spadają, wiesz, czasami. Muszę na to uważać. To są... czekaj. To są zombie.
Tak. Nawet kiedy... Uciął w ucho, czekaj, zabijemy. A to ty ich podpalasz! Nie, tamtej nie podpaliłem. Widziałeś to combo? Dawaj go na dwa fronty, w tenisa gramy, elegancko. Ej, ty się mnoży... Czekaj, to jest ten duży. Sponiewierałem go, czekaj, nie żyje. Nie ruszaj. No tak się położył na ziemię, ja go tak piję. I to są właśnie te uparte zombie z tego odcinka. Dobra, bierzemy hajsy, idziemy dalej. Sebiksy przytrzebione, możemy jechać dalej. Dawaj, gramy w tenisa. Wojtek, bo tu jest most. I no chyba dobra, musimy przez niego przejść. Bo pływać to jest tak trochę cykam. Nie no, pływać będzie nam, długo nam to zajmie. No. Bo my w sumie byliśmy na tym moście. Serio? To no chodźmy tak tam. Albo gdzieś w okolicy. Bum, siala, lajka i do przodu. Tak. Wojtek, tu jest przyjaciel. Już go nie ma. Ruszaj go. Musiał. No nie mogę cię powstrzymać, no. No zepsuj tą głowę, no. Jezu! To ty... Myślałem, że to jest jakiś zombie. Dobra, wybuchła mu głowa. Czekaj, przeszukam go. Proszę bardzo, $48. Miałeś takie pieniądze kiedyś w ręce? Czekaj, bo jakiś Spider-Man tu zrobiłem. No nie ruszaj się, bo chcę go kopnąć. Dobra, pięknie. Czekaj, bo to mi tak się tutaj wszystko rusza, że... Ej! No przeprowadziłeś koleżankę, no! Dobra, Wojtek, bo nasi widzowie powiedzą, że zabijanie nie jest emocjonujące. Musimy iść dalej. Racja. A ty ich nie podpalaj, bo to nie ma sensu. Teraz ich prądziuję. Przeskoczyłem na nim, to było fajne teraz. Uważaj, bo tam ci mają... Po prostu pa... Ej, tu jest ten toksyczny, uważaj, on puszcza bąki. To nie ruszaj go. Nie będę. Kopnąłem kogoś. Ej, tu jest jakaś większa ekipa. Dobra, no chodź. Wojtek, tu jest ta szalona. I jakiś płonie, ziomek. Co tu za impreza w ogóle? Jakiś projekt X. Przed tobą, biegnij! Nie daj się im zatrzymać, bo potem przyjdą setkami i dam cię ten. O, serio? Wojtek, uciekaj. Wojtek, trochę ich tu dużo. Dzida, Wojtek, do przodu. A myślisz, że co robię? Dlatego na auto wskakuję. Ja już środkiem. Ej, ktoś goni mnie tak krzycząco. Ej, czekaj, to może być bezpieczna strona miasta. Ale... Dobra, tylko że my tam mamy nic. A faktycznie, tak? Faktycznie widzę, wracaj. Chodź, tu będzie bezpiecznie. Fuck! Gdzie ty jesteś? Spadłem na dół, czekaj. Ej, żyję. Skoro sobie żyję. Jeb, i taki placek. Dobra, chodź. W sumie to ma być bezpiecznie, jakaś wypadka. Czekaj, mam wszystko zamglone. Co to się tam? Karim, dotarłem do wioski. Dobra, cicho. Ale tam jest cała pieprzona horda zarażonych. Pozwól się im. Bierzemy kasę za ochronę, czas więc trochę pochronić. Oho. Jezus! Uwaga, bo tu jest pan wybuchający. Ej, coś wybuchło i chyba biegną, uciekaj. Bo ja kopnąłem takiego gościa i on wybuchł. A to nie tego z brzuchem? No tego. Przepraszam. Nie chciałem, znaczy chciałem, ale tylko trochę. No właśnie nie... O, to ten, to jego musisz kopnąć i na dystans. Problem jest taki. Dobra, musimy jakiś zrzut otworzyć, tak? Czy co? Czekaj, bo coś zrobiłem. Czekaj, biorę młotek do ręki. Już po nich. Co? Coś ty mi zrobił? Aha, zaproszenie jakieś. Nie, to wycofałem. Ty, jakie są głupie te zombie! Młotkiem się fajnie bije! Ej, młotkiem się najszybciej głowy rozwalę chyba. Bez kitu, na trzy uderzenia głowa pada. Ale dobra, tu się sączy z kolegi. Co ty tu masz? Musisz to przebyć, to się zakaszenie wda, chłopie. Co, że głowy nie masz? A ten to w ogóle połowy, co mu zrobiłeś? Wojtek? Gdzie ty jesteś? Co, bo tu biegają ludzie. Ja widzę, ale dla mnie to nie jest problem. A dla ciebie? Ty, dobra. Kto ci pozwolił wejść?
Czekaj, ja mu głowę zniszczę, patrz! Ciach! I nie ma gościa. A jakby tu jest tawarcząca, one są groźne, nie? Wiem, dlatego lepiej. Patrz, młotkiem się rozwala głowę najszybciej. Czy czekaj! Aha, to jest zły, myślałem, że to ty jesteś. Pomyliłem się. Nie! Dziękuję bardzo. Wojtek. Piotrek, ja zacznę się ciebie bać. No trzy głowy rozwaliłem i już bać, no. Dobra, pięć. Poniesie młotek za chwilę. Czekaj, bo nie działa mi ten młotek, się zepsuł chyba. No i elegancko. Aż mi FPS-y zjadło. Dobra, czekaj, moment, czekaj. Bo tu teraz trzeba naprawić młotek, bo on już nie jest skuteczny. Możemy iść. Dobra, ale... Wychilować się trzeba? Czekać, ja mam apteczkę? Nie mam, znaczy nie potrzebuję. Sorry, Piotrek. Trzeba zamknąć bramę, zanim więcej tych śmierdzieli tu w lesie. Szachmat, i co teraz robisz? Bramy trzeba pozostać. Znajdź przywódcę osady. Ej, to tu jest wioska. Wiesz co, ja myślę, że on jednak będzie w normalnym miejscu, nie na dachu. Myślisz? O, tu jest, chodź. Open that door. Co, tych punktów jest kilka. Jest tam kto? Ciszej. A to trzeba pewnie znaleźć tego, kto tu rządzi, nie? Ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Zmieniłeś się? Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Raiz. A, ty robisz dla Raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiedz mu... Ayla, proszę. Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Okay. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb. Miły Bóg. Co to jest Firkin? Nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Raiz ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie... Aha, czaję teraz. W dupie mam twoje groźby. Skop mu zad, Firkin. Weź, daj. Firkin chyba nie chce. Dobra. Masz, nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. No, na pewno. Dobra. Jakiś miły człowiek. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Odraza do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. Jest tu prom? Był. Co? Marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. Zostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić zatokę, ląduje na jej dnie. Okej. Ej, to na dnie musi być mnóstwo łodzi. Poczekaj, Wojtek, przepraszam cię bardzo. Ale muszę coś sprawdzić, sekundka. Szybciej. To nie. Nie no, słuchajcie, przepraszam was za te ścinki na filmach, ale nie jestem w stanie nic zrobić. Po prostu gra chyba coś takiego ma, że przy OBS-ie się wiesza. A ty jesteś ziomeczkiem? Czekaj, nie. To jest Wojtek, idziemy. Schnella, bitte kontrolen. Czekałem na ciebie. Passporten Ausweis. O, złamałem nogę, pomóż mi. Trzeba, czekaj, bo tu chyba nie wyjdziemy. Ale tu już tak. Dobra. Ja jestem kapitanem, ja to będę dryfował. Ciekawe, czy zombie umieją pływać. Raczej chyba nie. To jest fajnie, musisz zobaczyć. Okej, słuchajcie, niech on se pływa. Jakie wodorosta, Wojtuś. Ja tu wolę skałki oglądać. Co tu się takiego zrodziło? To jest przyszłość. Tylko nie mów, że za chwilę będzie się wodorosł koło kotki zarządzał. Wojtek, właśnie tak się stało, pomóż. Czeka jakieś kamienie. Nie, bo próbuję wykminić, dlaczego te wszystkie łodzie toną, kiedy chcą stąd wypłynąć, nie? Ale jakby średnio mi to idzie. Pływanie, czy...? Nie, kminienie, o co chodzi. Bo jest tak, jest dno, jest kamień. Może są jakieś zombiaki, które pływają tak szybko. No, mam nadzieję, że ich nie będzie tutaj jednakowoż, bo jestem na środku oceanu. Jakby wiesz, uciekanie teraz nie miałoby trochę sensu. Chyba wiem dlaczego. No. Ja tam jakiś ludzi widzę. Czekaj, już jestem.
Dobra. Powiem tak, sięgnąłem, sięgnąłem lądu. Pompki se robią. To zombiaki to nie są. Właśnie widzę jakieś tam... Aha, dobra. Okej. Dlaczego mam takie spadki FPS-ów? Coś jest nie tak, kurczę. Nie wiem dlaczego, one skaczą. Ta gra chyba tak po prostu. Gra chyba coś takiego ma, no. Mam... A ty też masz coś takiego? Nie wiem, jakiś skok do wody albo coś szybkiego. To na razie nie właśnie. To zazdroszczę, bo u mnie tak się dzieje co chwilę, jak otoczenie zmieniam. Nieważne. Wojtek, idziemy pacharać, dawaj gnoja. Ty, whisky mają, nieważne. Co to jest? Czekaj, to jest jakiś... A nie, to jest bezpieczna strefa, dobra. Brrn. Cześć mordo, dawaj hajs. Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiopijcy. Dawaj hajs, dawaj hajs mówię. Organ. Jestem tylko kurierem, staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też. Raiz powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby sfajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu Chryste! Wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Prawda? Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? Wojtuś, bierz hajs i elo. Okej. Okay. Cyk. A cześć. No to teraz co, uciekamy, nie? Już hajs jest. Dobra, więc... Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Będziesz. Z całą pewnością. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra robota. Oho, ja już się daj samoje. Na skopie przecież, nawet ci podziękuję. Odblokowano nowy strój biegacz, ale to potem sobie ogarniemy. Wojtek, to już chyba nie jest bezpieczna strefa. No tak, tak wygląda. O-o. Jakieś skrzynki, worki na śmieci, albo na trupy. W sumie nie wiem. To był problem od tutaj, jakimś zombiakata. Jest szybki. Zepsułem jej głowę. O tej też zepsuję. No nie, wstała mi no. Kocham tą grę. Dobra, ten jest twój. Ja biorę pieniążki i idę dalej. Akurat tego po prostu szybko. Gdzie kokosku? Ziemia. Ziemia mówiłem, no bo ci pomogę zaraz. Elegancko, dziękuję. Papierochy mam, Wojtek, idziemy palić, chodź. Szybki jest. Czekaj, to jakaś skrzynka może być. Sprawdzę to miejsce tylko. No i jest. Wytrych. Przyda się, nie? Dzień dobry. Gdzie jesteś, Wojtuś? Pod tobą. Umarł. A nie umarł, patrz, żyje. Chcesz zobaczyć kokoska? Zobacz. No chodź, Wojtek, pokażę ci, gdzie ty jesteś. Patrz, uwaga. O, rany. Słodko, nie? Jakie wnętrze. Coś ci krwawi, gościu, weź se to przemyj wodą. Dobra, arrivederci, Roma. O-o. Ja uciekam. Piotrek. Uciekłem, nie ma mnie. Ej, bo trzeba go od tyłu uderzyć. Chodź, Wojtek, dawaj go. Uderz go od tyłu, bo on nie będzie umierał. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dwie skrzynki. Widziałeś to? Zarobić jak najszybciej. Aż jej coś urwało, stary. Dobra, musimy chyba lecieć, bo coś tam mówił, pospiesz się, nie? Ej, są te dwie groźne. Ja bym uciekał, Wojtek, nie stałbym tak na twoim miejscu. Czekałem na ciebie, bo jakby ci to razem. No w sumie, solidarny. Ja ich tylko prowokuję, nic się takiego nie dzieje. Dobra, mam za sobą ją. Widzę, naciśnij B. Dobra, chyba to nie wyjdzie. Chodźmy dalej. Chodź dalej. Powiedziałem nie. Tu jest auto, a tu jest kolega. Cześć, jak masz na imię? Nieważne, Gleba.
No to gleba mówiłem, no. Ty, wyrwałem mu zęba, chyba trzonowiec. I ucho. Nie boli cię nic? Dalej stoisz. Ej, bo młotek mi nie działa, muszę go naprawić. Ja się z nimi nie biję, wiesz? Chodźmy stąd po prostu. Nie ruszaj się! Uuu, Wojtek, tu jest nieciekawa sytuacja. Dużo zombie tu jest. To nic nadzwyczajnego. Wiesz co? Nie wiem, jakoś w połowie drogi. Tędy tak średnio. Chcę, żebyś odwiedził jedno miejsce. No, już, już zadanie, już, super. Jeden z naszych patroli zniknął gdzieś w okolicy rynku. Aha. To chyba twój problem. Jestem, chyba udało się. Czekaj, ciągle skaczę, nie poddaję się. Dobra, Piotrek, więc to oni tu czekają. Znaczy tam na dół to nie przejdziesz nawet. Chyba musimy. Nie, tam w tunelu nie ma przejścia. W ogóle? W ogóle, tam jest taka zagroda postawiona, wiesz? No, do płotku, doskocz maleńka, no. Dobra, jest tutaj droga. Gdzie? Jak tam wszedłeś? Tu po boku. Kart. No skacz, już mi spacji brakuje, no. Wszedł ją. Nie, no i tu idą, Wojtek, nie. Jeszcze lagi złapałem, no. Dobra, idziemy. Dobra, idę ci pomóc. Dzięki. Gdzie, czekaj, tu trzeba jakoś opatentować jakąś fajną drogę, bo ja to nie wejdę do ciebie inaczej. Tutaj wejdziesz. Dobra, jestem. I tu jakiś płotek po lewej? Tak, tak jest. Tak. To jest ta droga. No i pięknie. Czekaj, bo mój już astma dostał. Mój też, dlatego chodzę tak powoli. I się tak wspina, super. Latarka ci się świeci. No bo ja jestem świecący chłopak. Nie marnuj, bo ci kiedyś zabraknie tej ufałki. Ona się regeneruje, na szczęście. Zombie nie uznają regeneracji. Fuck, jaka impreza, my też chcemy. Coś tu wybuchło! Co się stało? Gdzie ty jesteś? Umarło mi się. Jeszcze mam 20 sekund, a co? Bo tylko za plecami mi takie jeb się zrobiło i w sumie już więcej nie pamiętam. No i teraz poptuk, tak to jest. Ratuję kolegę, sam ginę. Jak ja mam tutaj twoim zdaniem cię uratować? Dobra, leć. Więc nie ma leć! No to uratuj. Nie, dobra, jednak nie. Umarłem. Nie. Chłopie, wiesz ile ich tu było? Tak lekko z 10. Wiem, widziałem. Chyba jednak to, ten wybuch to chyba nie ja zrobiłem, Wojtek, wiesz? Chyba nie. Dobra, chodź, musimy znaleźć zaginiony patrol. Ty żyjesz, czy co? Tak. O, jesteś tu, dobra. Nie, on tu nie wejdzie chyba. Wejdzie. Na autobus wejść? No tak właśnie próbuję i tak nie idzie. Nie, tędy nie. To trzeba jakąś inną drogę. A ten autobus, dobra, to sorki. To nie ogarnąłem w sumie. No i spinaczka, elegancja. Cyk, ciak, bajera, siu, parala. No wchodź mi tam. Boże, jak on się spina wolno, jakby szybciej zrobił. Aha. Nie kłamie, naprawdę by tak było. Ale parkour, yeah. Nie. Czekaj, coś zepsułem, moment. Ale to jakiś ziomeczek tu jest. W sumie spadł, nieważne. Chodź. Złamałem nogę, pomocy. Dobra, już. Jak daleko do tego patrolu jest? Bo oni nie pokazują mi do odległości, to mi się nie podoba. Powinno być pokazane, że nie wiem, 100 metrów albo coś. Ale już śmierdzi, czekaj.
Co jej zrobiłem? Jakiś taki slow motion mi się włączył, jak ją w czachę walnąłem. Ej, tu jest market, może to będzie można zakupy zrobić. Ja w sumie zjadł Snickersa. Piotrek! Walnie. Dobra, tylko... Wszystkie spaliłem. Ej, uciekaj stąd, uciekajmy stąd, serio. O, serio? Chyba znalazłem twój patrol. Coś rozerwało tych ludzi na strzępy. Czekaj, ciągle te lagi. Przepraszam was bardzo. Musisz znaleźć małą kopertę z domu. Uważaj, by ich nie uszkodzić. Są... Aż ty w mordę! Co? Ej, czekaj, to strzela! Znalazłeś tę kopertę? Jeszcze nie, poczekaj. Wojtek, o co chodzi? Nie wiem, a to co się dzieje? Strzelają do nas. To? To ten ziomek. Aha. Okej. Okay. Pale się. Dobra, już nie. Czekaj, jak tam wejść do niego? Już. Zabiłeś go już? Jak tam wszedłeś? No zaraz. No tak. Ale jak tam się wchodzi? Do góry. Ale które wszędzie druty są? Kokuj nam. No. Kakuj na stację benzynową. I czekaj, ja to zrobię po swojemu. A widzisz. Cześć byku. Amunicja do karabinu, będę strzelał? Widziałeś amunicję mi? A, to była wspólna. No czekaj, bo mi... Czekaj, no moment, ci to dam zaraz. Nie, trzymaj. Nie, dam, dawaj tu, chodź tu. Mam dwa karabiny u siebie w skoku. To co ci powiedziałem przed dawniej. Dobra, po prostu to olejmy teraz, co? Idźmy ten, znaleźć kopertę musimy. Mam jakieś klucze. Jezu, prawie doskoczyłem. W sensie... Co masz? Poczekaj. Dostałem jakieś klucze. Bo ta koperta jest gdzieś tutaj, tylko to trzeba ogarnąć, w którym miejscu leży. Części metalowe. Naciskaj kół. Ktoś tu umarł. Gdzie ta koperta? Tu coś jest, czekaj. Masz kopertę? Masz coś, gościu? Nie, nie mam. Czekaj. Zaraz to znajdziemy. Tutaj nie. Masz ją? Nie. Jest. O, jest, dobra, teraz już widzę. Dobra, mam ją. Elegancko. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Będziesz naszym bohaterem. O, super. Gdzie jest Wajs? Czekaj, tam. No, ja znając szczęście, to po drodze nas coś zabije. Hej ty! Podejdź no tu! Jestem na antenie! Co? Fuck! Coś tu strzela! Jestem na górze! Musisz mi pomóc! Nie ma, nie pomagamy mu. Raiz nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Nie, ale to on jest gościem, którego wszyscy się boją. Po prostu biegnijmy, Wojtek, bo to, co strzeliło do mnie, to teraz to bolało troszkę, wiesz? Nie, widziałem. Widziałem, jak cię bolało chyba, czy coś. Patrzę, taki glut leci, fu! Taki dobry smark, taki soczysty. No wiesz, chciałem zauważyć, że będziemy mieć coraz lepszych tych przeciwników. No z całą pewnością tak to się będzie wyglądało. Dlatego te karabiny trzeba jak najmniej używać, żeby wiesz, starczyły na później. Okej, daleko się od tego Raisesa. Raisesa? No Gida, no biegniesz. Wow. Weź mi spuch. Wow. Co? Impreza? Bym spadł. Ach. No zaczepili mnie jakieś sybiksy na osiedlu. Piotruś, mam co? Ci pomóc? Nie, sobie cieknę od nich, co ty? Ja szybko biegam, chłopak, jestem zwinny. O to się bardzo cieszę. To. Ja tam gdzieś w okolicy jestem. No, ja już mam astmę, czekaj. O, tu jest ten wybuchnięty. Nie mogę, nie mam czasu. Zajęty jestem. Ty, 26 HP, niedobrze. Po prostu biegnę. O, widzę cię. Ej, to jest chyba tutaj, tylko jak tu się wchodziło, to nie pamiętam. Chyba nie z tej strony, nie, z tej strony, dobra, już widzę. Na. Nie, tu się nie wejdzie, trzeba znaleźć inną drogę.
To są zombie. Nie, dziwne. Już żyją. Ha! W idealnym momencie. Welcome friend. Czekaj, o co chodzi? Chyba nie tędy, Wojtek. Czekaj. Nie, no tutaj. Tu jest Karim, chodź. Tutaj czas nie pokarać chyba. Leczyłem, dobra, leczyłem. Oto plany. Doskonale. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Rais na ciebie czeka. Dziękujemy. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. No to jak tam mam dojść do tego Raisa? A, bramę zamknęli. Cześć, byku. Dzień dobry. Daję ci schronienie. Daję ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Kogoś będzie zabijał? Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Jakiej dziury? Ktoś to nasz sługa wierzy. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Uuu. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. O kurde. Nie da. Sądzę. Nie da. Ślepo oddany wierzy. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę. Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Co za gość? Tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki, to tylko pięć fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Jezu. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru pękła. Co? Ja... Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Idź, pomyśl o tym. Nie, no znowu wybór. Chyba kazał nam wyjść, wiesz? Nie, to była delikatna sugestia, że tam... Po prostu iść w pizdu. Cholera. Dobra. Myślę, że wystarczy grania na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za... Zrób to jeszcze raz. Fajnie to wygląda. Dziękujemy wam za oglądanie odcinka. Zapraszamy do Wojtka o 14 w czwartek tradycyjnie. Tak. Odcinki będą trwały, aż się nie skończy seria, więc jeszcze kawał czasu. Masz fajne buty, Wojtek. Tak. Czekaj. Tak. Także dziękuję bardzo i zapraszamy już za dwa dni, a potem za tydzień znowu do mnie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Trzymajcie się. Cześć.